Pragnę też zaznaczyć, że ja i pani Ania uczestniczyłyśmy w spotkaniu we wtorek na Komisji do Spraw Gospodarczych. Wysłuchałyśmy w spokoju i w rozwadze wszelkich argumentów za likwidacją naszej szkoły. Przedstawię może teraz uzasadnienie, jak się odnosimy do tych wszystkich argumentów. W projekcie uchwały podany jako argument przemawiający za likwidacją SP3 między innymi brak naboru do klas 4 i 7. Jednak zupełnie pominięto fakt, że szkoła w bieżącym roku szkolnym z sukcesem przeprowadziła wbrew przewidywaniom dyrektora Szafrańskiego nabór do klas pierwszych, tworząc dwa liczne oddziały 22 i 25-osobowe. Argument taki wydaje się, jeżeli nie manipulacją, to przynajmniej nie podawaniem całej prawdy. Ponadto do obecnej klasy 2A na początku roku szkolnego 2019-2020 przybyło dodatkowo 3 uczniów. Dla porównania, w sąsiedniej szkole podstawowej nr 2 otworzono 3 klasy pierwsze, 2 po 22 osoby i 1 17-osobową, która jak widać nie jest takim problemem dla GZO jak nasza 16-osobowa klasa. Jak widać, różnica w naborze na rok szkolny 2019-2020 wynosiła tylko 17 uczniów. Fakt ten pokazuje dobitnie, że SP3 potrzebuje tylko czasu na odbudowanie pełnej struktury 8-klasowej szkoły podstawowej. Kolejną próbą negatywnego przedstawienia sytuacji w SP3 jest tabela, którą posługuje się GZO, aby udowodnić swoją nieprawdziwą tezę o zmniejszającej się jakoby liczbie uczniów SP3. Przyjmując w zestawieniu klasy m.in. wygaszonego gimnazjum nr 1, a zupełnie pomijając faktyczny wzrost liczby uczniów w reaktywowanej szkole podstawowej nr 3. Posługiwanie się z kolei argumentem o niedostosowaniu instalacji grzewczej i elektrycznej zakrawa na kuriozum, gdyż obie szkoły, jak zgodnie z prawdą zauważył dyrektor GZO, od dziesięcioleci funkcjonowały w oddzielnych budynkach. Były celowo rozbudowywane jako oddzielne instytucje. Tak błahe zagadnienia, jak kwestie związane z zaworami, włącznikami czy licznikami, powinny być rozwiązywane na zasadzie współpracy sąsiedzkiej i wzajemnej pomocy, a nie być przesłanką do likwidacji jednej ze szkół. Jeżeli zarządzający nie potrafią sprostać takim zagadnieniom, pozostaje zapytać, czy posiadają kompetencje, by rozwiązywać znacznie większe problemy. Inicjatorzy likwidacji szkoły podstawowej nr 3 podają uzasadnienie ekonomiczne takiego ruchu. Zauważmy jednak, że podają wzajemnie wykluczające się argumenty. Pan Szafrański obiecuje, dla waszych dzieci nie zmieni się nic, dalej będą mieli swoje nauczycielki. By w następnym zdaniu mówić, że po połączeniu szkół będzie można tworzyć mniej, ale liczniejsze osobowo klasy. Nie trudno zauważyć sprzeczność. Ponadto zwracamy uwagę na osoby, które poniosą koszt tej zmiany. Nauczycieli, których można będzie zwolnić. Dzieci, które będą uczyć się w mniej komfortowych warunkach, w przepełnionych klasach oraz nauczycieli, którzy będą musieli pracować w tak utrudnionych warunkach. Kolejny przykład. Kuchnia. Ani zasoby szkoły podstawowej nr 2, ani szkoły podstawowej nr 3 nie są w stanie sprostać samodzielnie obsłudze gastronomicznej wszystkich dzieci. Stąd oczywista konieczność kontynuacji działania dwóch odrębnych kuchni i stołówek. Jeżeli chodzi o argument związany z możliwymi absencjami pracowników, dla nas rodziców ważniejsze jest utrzymanie szkoły niż okazjonalny jednogarnkowy obiad dla naszych dzieci. Tak samo ma się sprawa z zapewnieniem zastępstw za nauczycieli. Po pierwsze, to zagadnienie należy do kompetencji dyrektora szkoły, któremu ufamy. Po drugie, nasze grono pedagogiczne to profesjonaliści, którzy z łatwością nadrobią z naszymi dziećmi zaległy materiał. Dopuszczamy możliwość okresowej zmiany planu lekcji w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela. Argumenty dyrektora GZO o trudnościach z organizacją lekcji WF-u dla naszych dzieci uważamy za podważanie kompetencji i umiejętności organizacji pracy własnej nauczyciela. Poza tym odsyłamy do podstawy programowej kształcenia w zakresie edukacji fizycznej i zdrowotnej. Można tam przeczytać nie tylko, jakie formy pracy są charakterystyczne dla uczniów klas czwartych, ale także istnieje ważny zapis. Uczeń uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady czystej gry,
szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę. Kolejna kwestia, poruszona przez dyrektor Zborowską, która zgłasza, że aby dostać się do sali gimnastycznej, dzieci zmuszone są przechodzić przez SP3. Nie rozumiemy tego zarzutu. Nigdy nie było to utrudnione i nie będzie, a droga ze skrzydła SP2 nie skróci się w magiczny sposób po połączeniu placówek. Argument mówiący, że w istocie nie ma żadnych barier architektonicznych oddzielających szkoły, jest tylko przyznaniem się do działań stwarzających wrażenie, że po pierwsze, szkoła podstawowa numer 2 dysponuje większą powierzchnią. Sztucznie stwarza pozory się, że SP3 nie dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną. Po drugie, przyznajcie Państwo, że przekazanie w zarząd SP2 infrastruktury SP3 naraża dzieci z obu szkół na różnego rodzaju niebezpieczeństwa wynikające z braku nadzoru nad uczniami, pomijając fakt, że po połączeniu sytuacja tylko się pogorszy. Problemy związane z bezpieczeństwem dzieci charakterystyczne są dla ogromnych społeczności szkolnych. Mniejsze placówki, gdzie każde dziecko znane jest z imienia i nazwiska, są mniej narażone na tego typu zjawiska. Stąd utrzymanie dwóch odrębnych szkół jest bardziej korzystne z punktu widzenia obu naszych społeczności. Wszystkie te przesłanki wskazują na działanie na szkodę szkoły podstawowej numer 3 przez organ prowadzący, na co naszej zgody nie ma i nie będzie. Gminny Zarząd Oświaty nie może bowiem wybierać, które szkoły w tym mieście będą promowane, a które karane za niepokorność. Wszystkie cztery szkoły to dorobek i majątek wspólny wszystkich androwian. Nie powinno być przyzwolenia na prowadzenie brutalnej polityki, wykorzystując do tego celu wspólne dobro. Z pełną świadomością, kierując się dobrem naszych dzieci, ale także jako obywatele tego miasta, utożsamiający się z tym miejscem, wybraliśmy szkołę podstawową numer 3 w Andrychowie. Likwidacja placówki, a w efekcie konieczność przeniesienia naszych dzieci do innych placówek oświatowych z naciskiem na sąsiadującą szkołę podstawową numer 2 Stefana uważamy za wysoce niekorzystne i szkodliwe z następujących powodów. Historycznych. Szkoła podstawowa numer 3 imienia Stefana Żeromskiego, której początki sięgają lat 40. ubiegłego wieku, przemianowana na gimnazjum numer 1, a następnie powtórnie na szkołę podstawową numer 3, na stałe goście w świadomości obywateli Andrychowa. Jej mury opuściło wiele pokoleń mieszkańców naszego miasta. Także wielu spośród nas, rodziców obecnych uczniów SP3, świadomi jak ważna jest tożsamość i przynależność do małej ojczyzny, pragniemy kontynuować najlepsze tradycje szkoły podstawowej numer 3. Poza tym uważamy za wysoce szkodliwe społecznie dążenie społeczności jednej ze szkół, by w celu poprawy sytuacji bytowej doprowadzać do niszczenia dorobku drugiej szkoły z zamiarem przejęcia infrastruktury. Z przyczyn aktualnych posyłaliśmy nasze dzieci do szkoły podstawowej numer 3 z przeświadczeniem, że właśnie tam znajdą najlepsze warunki do rozwoju i w nadziei na spokojną edukację. Tylko w roku szkolnym 2019-2020 w okresie od września do stycznia nasze dzieci brały udział w ponad 20 imprezach i konkursach, nie tylko dążąc do uzyskiwania nagród i wyróżnień, ale także działając na rzecz lokalnego środowiska, jak i w akcjach o zasięgu międzynarodowym. Szkoła aktywnie wspierana jest przez rodziców, którzy czują się współgospodarzami, a nasz głos jest słyszany i brany pod uwagę. Dla przykładu, dzięki zaangażowaniu rodziców i przyjaciół szkoły podstawowej numer 3 udało się wygrać dla szkoły konkurs, w którym nagrodą jest darmowy pokaz iluzjonisty. Szkoła organizuje także imprezy wewnątrzszkolne. Propaguje wśród uczniów czytelnictwo, zapraszając do siebie autorów książek dla dzieci. Na przykład Michał Adamus, Waldemar Cichoń. Z inicjatywy Rady Rodziców wprowadzono w szkole okolicznościowy strój jednolity. Koszulki z logo szkoły z przeznaczeniem na imprezy wewnątrzszkolne i do reprezentowania szkoły na zewnątrz. Wszystkie wyżej wymienione działania są wynikiem ciężkiej, zorganizowanej i prowadzonej z pasją oraz zaangażowaniem pracy pedagogów szkoły podstawowej numer 3. Warto również wspomnieć o powodach perspektywicznych. Zamknięcie szkoły podstawowej numer 3 pozbawi możliwości wyboru placówki edukacyjnej połowę obywateli naszego miasta.
Mieszkańcy południowej części Andrychowa oraz części okolicznych wiosek nie będą mieli wyboru. Zostaną niejako zmuszeni do posyłania dzieci do jednej w perspektywie na tym terenie szkoły podstawowej nr 2. Uważamy, że korzystniejszym z punktu widzenia rozwoju edukacji naszej gminy jest tworzenie mniejszych szkół, które będą zapewniać komfortowe warunki pracy dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Zarówno pod względem lokalowym, jak i liczebności klas oraz poszczególnych społeczności szkolnych. Nie możemy ignorować merytorycznych danych wyraźnie wskazujących na fakt, iż mniejsze szkoły w mniejszym stopniu narażone są na występowanie patologii, sprzyjają integracji i identyfikacji ze środowiskiem szkolnym, stwarzają lepsze warunki do nauczania i wychowania. Tymi przesłankami kierowaliśmy się świadomie, podejmując decyzję o posłaniu naszych dzieci do odradzającej się po reformach szkoły podstawowej nr 3 w Andrychowie. Nakłady finansowe ponoszone w tym celu należy więc traktować jako dalekosiężną inwestycję w kapitał ludzki. A mówiąc prościej, w przyszłe pokolenia, które będą tworzyć historię tego miejsca i tej gminy. Reasumując, uważamy, że przenoszenie małych dzieci do szkoły, nawet mieszczącej się w sąsiednim budynku, choćby tylko pro forma, stanowić będzie dla nich ogromny stres, niezrozumienie sytuacji, a także obawę przed stygmatyzacją i zaangażowaniem się w naukę, w pracę w nowej szkole. Z całą mocą podkreślamy, że wszystkie nasze działania nie są wymierzone przeciwko społeczności szkoły podstawowej nr 2. Proponujemy dalszą współpracę w celu podnoszenia jakości i warunków kształcenia w obu placówkach na zasadzie użyczenia infrastruktury czy współpracy między gronem pedagogicznym. Zaznaczamy jednak, że będziemy bronić autonomii szkoły, jej niezależności i odrębności oraz równego traktowania przez Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie. Dotyczy to także działań godzących interes rozwoju naszej szkoły. Jak pokazują działania dyrekcji SP3, grona pedagogicznego oraz rodziców, wykazaliśmy się jako szkoła dużą dozą dobrej woli i gościnności, którą teraz próbuje się wykorzystać w sporze przeciwko nam. Uważamy również, że dywersyfikacja oferty edukacyjnej w naszej gminie wpłynie korzystnie na rozwój rynku usług edukacyjnych oraz wymusi konkurencję oraz rywalizację między szkołami, co powinno przełożyć się na utrzymanie wysokiego poziomu nauczania naszych dzieci we wszystkich placówkach. Pomijając merytoryczne argumenty, wyrażamy głębokie oburzenie z chęci kolejnej, trzeciej już próby unicestwienia SP3 przez organ prowadzący, mimo braku zgody Rady Miasta w latach poprzednich. Ponadto forma działań prowadzonych przez GZO wspólnie z kierownictwem Szkoły Podstawowej nr 2 z pominięciem osób najbardziej zainteresowanych, rodziców uczniów SP3, świadczy o lekceważeniu nas jako obywateli i jest przykładem przedmiotowego traktowania całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 3. Chciałabym jeszcze na koniec dodać, że jest nam bardzo przykro, że nie możemy spojrzeć wszystkim radnym w tym momencie w oczy. To nie jest sprawa tylko na dzisiaj. Nie tylko tu i teraz, to jest przyszłość naszych dzieci, które zdążyły pokochać tę szkołę i poznają jej historię i tradycję. Dziękuję.